Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Tajemnice Bezpieki. Moje nazwisko Piotr Wojciechowski. Pragnę Państwu zaprezentować i przedstawić moich dostojnych gości. Pozwolicie Państwo, że od lewej i od dam zacznę, czyli pani Małgorzata Wanka Jakubowska z Wrocławia. Pani Maria Wankę-Jerię, także z Wrocławia. I pan Włodzimierz Suleja, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, a także, rozumiem, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dokładnie tak. Pretekstem do opowieści na temat infiltracji, rozpracowywania wrocławskich struktur Solidarności Walczącej w latach 80. przez aparat bezpieczeństwa państwa komunistycznego i cywilny i wojskowy jest taki tytuł zaczerpnięty z artykułu, który został opublikowany 5 lat temu w tygodniku, o ile dobrze pamiętam, uważam, że dotyczący trzech agentów AWO, agenturalnego wywiadu operacyjnego, którzy w strukturach ogólnie podziemia Solidarnościowego lat 80. we Wrocławiu działali i którzy ze względu na różne biografie i losy przenikali się wzajemnie w tworzące się wówczas struktury Solidarności Walczącej. To mowa jest o trzech agentach od pseudonimie, które potem rozszyfrujemy, Przybysław, Rymigiusz oraz Szczęsny. Są to postacie trzech do tej pory jaśniejące, czy też widoczne, jeżeli chodzi o życie akademickie Wrocławia. Natomiast jeszcze Państwu, że tak powiem, jeżeli można, pozwolą, przybliżę moich gości, to znaczy w szczególności dwie damy, które zostały tutaj przeze mnie zaproszone do tego panelu. Chyba nie pomylę się, jeżeli powiem, że to jest Panie są jakby, można powiedzieć, półzawodowymi historyczkami nie tylko działalności Solidarności Walczącej, ale w ogóle podziemia solidarnościowego we Wrocławiu i bogactwo, płodność pani, jeżeli chodzi o książki temu poświęcone, czy problematyce, strukturom i przede wszystkim osobom, bohaterom, no jest bardzo imponująca. Państwo na pewno jesteście spostrzegawczy, zauważyliście, że mamy do czynienia z bliźniaczkami. Ja wpadłem niestety, jeżeli chodzi o rozróżnienie biogramów w pań, ale jest rzeczywiście tak, jak to w tajemnicy takich bliźniaczek, że zawsze trzymają się razem bardzo blisko przez lata. Otóż panie Małgorzata i Maria razem skończyły na Uniwersytecie Wrocławskim matematykę. Razem chyba, zdaje się, pracowały potem w tym samej gałęzi matematyki. Następnie w latach przełomu lat 80. i 90. działały w strukturach jawnych Solidarności Akademii Rolniczej, obecnie Przyrodniczej, Uniwersytetu, tak, Przyrody, przepraszam, tak jest, dawniej Akademia, dobrze, Rolnicza, a obecnie Uniwersytet Przyrodniczy. Strasznie skomplikowane. Przez 12 lat, o ile dobrze pamiętam, pani Małgorzata była rzecznikiem prasowym, można powiedzieć, tej uczelni, a pani Maria była dyrektorem Biura Promocji, Informacji Promocji, czy takim szeroko rozumianym PR-em. Generalnie razem pracowały, tak? I jak się okaże w powieści, właśnie sprawa Szczęsnego, tak, jednego z ujawnionych, udokumentowanych współpracowników komunistycznego wywiadu wojskowego i postawy rektora oraz władz uczelni spowodowały, że musiały tą pracę stracić i się z uczelnią pożegnać, co też jest bardzo dobrą busolą i punktem odniesienia co do stanu, czy też można powiedzieć kondycji środowiska akademickiego, zmierzenia się z własną przeszłością, niestety niechlubną. Panie są bardzo zasłużonymi też działaczkami podziemia, bym powiedział, wrocławskiego. Praktycznie znają i współpracowały z całym establishmentem
i osobami, które były najbardziej newralgiczne, też kluczowe dla tej działalności i w solidarności, rozumiem, RKS-u, jak i solidarności walczącej, włącznie z Kornelem Morawieckim, Władysławem Frasyniukiem, Pioniorem. Już nie będę wymieniał tych nazwisk, bo one są naprawdę dosyć długa lista. No i mnie bardzo urzekł, że tak powiem, pani status, bym powiedział, prywatny. Zostałem uświadomiony, że ślub był w tym samym, że tak powiem, dniu. Mężowie mają dzień urodzin także tego samego dnia, a tak sobie panie poukładały życie, że urodziny mają dzień po dniu. Także mogę tylko powiedzieć chapeau bas dla umiejętności zorganizowania sobie i życia zawodowego, jak i życia prywatnego. Dobrze. Myślę, że profesora Suleja nie muszę państwu przedstawiać szczególnie. Tak, to jest też bardzo postać zasłużona dla Wrocławia, ale przede wszystkim dla Instytutu Pamięci Narodowej i pełniąca bardzo ważną rolę w tej historii, o której będziemy opowiadać, ze względu na funkcję, jaką wówczas pełnił szefa oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Pozwolicie państwo, że usiądę i taki króciutki, szybki wstęp. Otóż tym pretekstem do naszego spotkania jest, tak powiem, sytuacja związana z tym, że od lat w narracji opowieści o tym, kto jest odpowiedzialny, jaka struktura służb aparatu bezpieczeństwa państwa komunistycznego jest odpowiedzialna za zaresztowanie Władysława Frasyniuka, czy też Józefa Pioniora, czy też złapanie Kornela Morawieckiego, bardzo często wskazuje się na podstawie różnych źródeł, że wojskowa bezpieka działała tutaj jako instytucja przewodnia, jako ta, która wyprzedzała poniekąd swoją działalnością i umiejętnością zlokalizowania tych miejsca ukrywania się tych działaczy i przenikania w struktury poprzez agenturę czy też inne środki operacyjne, które były w ich zasięgu. I przypadek trzech współpracowników komunistycznego wywiadu wojskowego, w szczególności w odrębnionej struktury, jakim był agenturalny wywiad operacyjny, z establishmentu akademickiego, który siłą rzeczy w czasie Festiwalu Solidarności, a potem w pierwszych miesiącach i latach stanu wojennego, siłą rzeczy wchodził oczywiście w struktury podziemia, organizował się, jest takim, można powiedzieć, ewenementem, jeżeli na skalę badań rzadkim, żeby w ten sposób udokumentować rolę współpracowników wywiadu w rozpracowywaniu szeroko pojętego podziemia. I przypomnę państwu, że agenturalny wywiad operacyjny to jest taka struktura operacyjna, pion operacyjnego zarządu II Sztabu Generalnego, która powstała formalnie w 1967 roku. Sam zamysł, plan, cele zostały określone w Moskwie, zostało to potem zaszczepione we wszystkich państwach układu warszawskiego. I polegało to generalnie na tym, że bierzemy ludzi, najlepiej z rezerwy, oficerów, podoficerów po szkołach wyższych, szkolimy ich w ramach tak zwanych grup wywiadowczych, które mają za zadanie w czasie działań wojennych być przerzuceni na tyły przeciwnika po to, żeby zbierać informacje o ruchach wojsk natowskich, a w czasie pokoju przygotowywać się do tego stanu, przechodzić bardzo specjalistyczne szkolenie i w czasie pokoju też wykonywać pewne operacje wywiadowcze związane na przykład z obserwacją obiektów zainteresowania wywiadowczego na terenie Niemiec, środkowych, północnych, Belgii, Holandii, a także Danii. Generalnie to był taki obszar, gdzie polskie AWO miało w ramach ewentualnego konfliktu i teatru działań wojennych operować. Na ogół byli to ludzie młodzi tuż po studiach, tak instrukcja mówiła, którzy byli skupieni wokół różnej funkcjonalności, od wywiadowcy przez kuriera i radiotelegrafisty. Struktura miała za zadanie, że tak powiem, zapewnić mobilność, łączność. Było to dosyć skomplikowane, ale co jest istotne?
Otóż w tej historii Przybysława, Remigiusza oraz Szczęsnego werbunki odbyły się w latach 1978-1979. Ci ludzie przeszli 2-3-letnie bardzo specjalistyczne szkolenie i wykonywali różne zadania na rzecz wywiadu. Nadszedł rok 1980, strajki, organizowanie się Solidarności w szkołach wyższych. I teraz mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że w ramach tej trójki zwerbowani zostali następujące osoby. Z Politechniki Wrocławskiej, dobrze pamiętam, z Wydziału Matematyki, pan Krzysztof Szajowski, obecny profesor, wówczas doktorant, już doktor. W Akademii Rolniczej został zwerbowany pan doktor Jerzy Weber, obecnie profesor, znana postać nawet na niwie międzynarodowej. W każdym razie, jeżeli państwo zechcecie wygooglować te nazwisko, to bardzo dużo informacji z tych rejonów otrzymacie, czyli nie tuzinkowe osoby. Oraz jeszcze Bogusław Lemański, można powiedzieć inżynier, technik z zakładów medycznych zlokalizowanych na terenie Wrocławia. Dwóch z tych osób były to osoby zlokalizowane w ramach jednej rezydentury o kryptonimie Lew. I teraz nadchodzi stan wojenny. Ci ludzie wykonują swoje zadanie, włącznie z panem doktorem Jerzym Weberem, który dwukrotnie wyjeżdża do Niemczech w celach wywiadowczych. Jest opłacany, szkolony, sprawozdaje, jest oceniany. Ostatni jego wyjazd, o ile dobrze pamiętam, to był wrzesień 1981 roku, bądź październik 1981 roku, czyli na 2 miesiące przed wprowadzeniem stanu wojennego. I mamy sytuację taką, że w styczniu 1983 roku kontrwywiad WSW, który rozpracowuje podziemie wrocławskie już po tym pęknięciu, tym podziale, gdzie Kornel Morawiecki, o ile dobrze pamiętam, to był czerwiec 1982 roku, będąc w opozycji, w konflikcie do Władysława Frasyniuka, ukrywającego się, zakłada Solidarność Walczącą, czyli tą bardziej taką ostrą, bezwzględną, zero-jedynkową organizację, która nie wyklucza nawet działań z reżimem komunistycznym generała Jaruzelskiego, włącznie z użyciem przemocy i siły. Tak? I w styczniu 1983 roku do centrali w Warszawie, tutaj w WSW, wpływa pismo, takie utyskujące troszeczkę, że okazuje się, że kontrwywiad zidentyfikował 3 osoby z wywiadu AWO, którzy działają w strukturach szeroko pojętego podziemia Solidarności we Wrocławiu. Do nich należy wspomniany Krzysztof Szajowski, doktor z Politechniki Wrocławskiej, pseudonim Przybysław, doktor Jerzy Weber z Akademii Rolniczej, pseudonim Szczęsny i Bogusław Lemański, pseudonim Remigiusz. I następuje plan. Plan polegający na tym, że owszem, jest to coś, to zjawisko negatywnego, że kontrwywiad identyfikuje tych działaczy podziemia, ale plan polega na przejęciu tych ludzi, zdjęciu z ewidencji wywiadu i wciągnięciu do ewidencji kontrwywiadu, a miałoby się to odbyć w ten oto sposób, że podstawia się przy niewiedzy tychże osób nowego oficera prowadzącego, który w rzeczywistości pochodzi z kontrwywiadu, a nie z wywiadu. I tak się rzeczywiście stało w przypadku dwóch osób, które objęte zostały tym planem. To jest Krzysztofem Szajowskim, który został w styczniu czy lutym 1983 roku w ten sposób przyjęty na kontakt kontrwywiadu i prowadzony do 1985 roku, oraz Bogusław Lemański, Remigiusz, który ciut wcześniej, bo chyba w grudniu 1982 roku, dokładnie na tej samej zasadzie tej operacji, został przejęty z wywiadu do kontrwywiadu. Z doktorem Jerzym Weberem jest pewien problem dokumentacyjny, o którym sobie jeszcze tam powiemy, ale istotą jest to, że to są osoby, które najlepiej, jak dzisiaj w każdym razie ze znanych mi źródeł, dokumentują agenturę wojskowej bezpieki, która bezpośrednio działaniami operacyjnymi objęła i infiltrowała struktury podziemne IRKS-u, Regionalnego Komitetu Strajkowego, tak jest Wrocławia, którym zarządzał, rozumiem, Władysław Rasyniuk, jak i Solidarności Walczącej i Radia Solidarności Walczącej, zarządzającego przez Kornela Morawieckiego.
I wracając do tej narracji, o której powiedziałem wcześniej, że to właśnie taką siłą przewodnią w zidentyfikowaniu miejsc pobytu ukrywających się Władysława Frasyniuka oraz Piniora, tak, o ile dobrze pamiętam. Bednarza, Piniora, tak, a w 87 roku, dobrze, czy 6 Korlena Morawieckiego, tak, to właśnie wojskowa bezpieka była odpowiedzialna i te sukcesy w rzeczywistości odniosła. I teraz mamy też taką oto sytuację, że mamy tutaj świadków historii. Z jednej strony i z drugiej strony na rewersie tej samej monety też osoby, które opisują tą historię. Wyjątkowe jest właśnie to, że tak jak na przykład pan profesor łączy w sobie te dwie funkcje, świadectwo, a jednocześnie warsztat historyczny plus stanowisko, które umożliwia wniknięcie i penetrowanie zasobów archiwalnych po byłej bezpiece, które jeszcze pozostały. I teraz idąc na, że tak powiem, naprzeciw postulatowi pana profesora, zacznę od pań, czy jest możliwe na dzisiejszy dzień, pani Małgosiu, w jaki sposób bardziej ustrukturalizować wpływ wojskowej bezpieki na spenetrowanie środowisk wrocławskich początku lat 80. Wychodząc w oparciu o te trzy przypadki, o których powiedzieliśmy. Ja tych dwóch pozostałych przypadków nie znam. Z racji mojej naszej pracy na Akademii Rolniczej, a później na Uniwersytecie Przyrodniczym, znamy tylko przypadek Jerzego Webera. Więc mogę powiedzieć, Jerzy Weber jako przewodniczący Solidarności Akademii Rolniczej, tej pierwszej Solidarności w roku 80, a potem działacz podziemia, był na tej uczelni prawdziwą legendą. Aby tę legendę wzmocnić, wydał pod swoją redakcją taką książkę, która jest w zasadzie prawie w 100% jego tekstem, dającym dać świadectwo prawdzie, czyli pokazać jego dokonania i ludzi, z którymi współpracował w podziemnej Solidarności. O tym jest ta książka. Na swojej stronie domowej, niemalże na początku, jak tylko internet zaistniał na uczelni, zamieścił bardzo obszerne wspomnienia ze stanu wojennego, bardzo szczegółowe, które później zaczęły budzić nasze wątpliwości. Ale może zacznę od tego, w jaki sposób okazało się i dowiedziałyśmy się o jego współpracy. Jako rzecznik prasowy, co już pan Piotr Wojciechowski raczył wspomnieć, miałam dostęp do przeglądu prasy i mediów internetowych, gdzie pojawiało się hasło Uniwersytet Przyrodniczy. I dotarła informacja z tego przeglądu, że Jerzy Weber z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu złożył pozytywne oświadczenie lustracyjne. Taka informacja dotarła. Ponieważ byłyśmy z nim niemalże w zażyłości na tej uczelni, znałyśmy się. Nawet można powiedzieć, że z moją siostrą redagując jeszcze pismo uczelniane, trochę wzmocniłyśmy tę jego legendę, dlatego, bo co tu dużo mówić, uczelnia trochę, można to określić, uczelnia raczej z dominacją koloru czerwonego, chciałyśmy pokazywać ludzi z tej drugiej strony i pokazywałyśmy jego, bo on był tą taką najbardziej znaczącą postacią na uczelni. Więc gdy się o tym dowiedziałyśmy, byłyśmy zaskoczone, co się stało, jak to było. Zaprosiłyśmy go do siebie, do swojego gabinetu i co się okazało? On powiedział, owszem, złożyłem pozytywne oświadczenie lustracyjne, bo ubiegałem się o stanowisko dyrektora Instytutu, a już wtedy była obowiązywała ustawa, że dyrektorów Instytutu to obowiązuje, ale to nie było SB, to był wywiad wojskowy. I to, co nam powiedział, więc po pierwsze, wywiad, no innego wywiadu nie było, a ja, no jako obywatel, nie widziałem w tym niczego złego. To była praca dla Polski, takiej, jaka wtedy była. Więc tak mniej więcej to wyjaśniał. A dlaczego to zrobił? Otóż dowiedział się, że to może mu ułatwić wyjazdy zagraniczne, gdy się zgodzi być współpracownikiem wywiadu. Z oficerem
spotkał się z materiałów, tu wiadomo, w kilku kawiarniach i podpisał zobowiązanie do współpracy i zachowania wszystkiego w tajemnicy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dostał, tak jak powiedział, wymienioną książeczkę wojskową, ale, tak jak twierdzi, to nie było SB, to nie szkodziło Solidarności. Ja w tym nie widziałem nic złego. I gdy w 80 roku powstała Solidarność, powiedział, zakończyłem współpracę, wymieniono mi książeczkę wojskową z powrotem z wywiadu na artylerię. Nie przypuszczam, że w ogóle w książeczkach wojskowych była notacja, że ktoś był współpracownikiem wywiadu. Ta rozmowa trwała długo. Była, widać, był bardzo rozemocjonowany, ale nie zmieniał swojej wersji. Co się później okazało, a nie miałyśmy dostępu do tych danych wtedy, że nie było to prawdą. Sprawa dopiero wybuchła po pana artykule w Do Rzeczy. To był jesień 2014 roku i wtedy zadzwonił do mnie Władek Frasyniuk z informacją taką. Czy czytałaś w to Do Rzeczy, ten artykuł w Do Rzeczy? Nie czytałam, ale go zdobyłam. Przyszedł i myśmy się wtedy spotkali w Łódku we czwórkę. I Frasyniuk wtedy powiedział, mnie powiedział ktoś ze służb, współcześnie, ciebie wydał przyjaciel z uczelni. No i padło podejrzenie. Oczywiście podejrzenie i jego słowa to żaden dowód. Ja może będę kontynuowała. Ja powiem, nawiążę do tych trzech postaci. Jerzy Weber od tych dwóch pozostałych wywiadowców, agenturalnego wywiadu operacyjnego, różni się trzema rzeczami. Po pierwsze, nigdy nie był działaczem Solidarności Walczącej. Był związany tylko z Solidarnością i współpracował z RKS-em. Po drugie, jako jedyny z tej trójki wykonywał wyłącznie zadania za granicą. Pozostali na miejscu we Wrocławiu. I po trzecie, w materiałach zachowanych, czyli w teczce wywiadowcy Szczęsnego, nie ma śladu, ażeby podjął on współpracę z WSW. W tych dwóch pozostałych przypadkach tak. Pan zresztą to, pan Piotr Wojciechowski zresztą znakomicie to opisał w tym słynnym artykule w Do Rzeczy. Ten artykuł odbył się szerokim echem w uczelni. No, trudno było uchronić się od tego, żeby to, ta informacja nie rozeszła się. Wcześniej, gdy tylko wiedziałyśmy to z tak zwanego press service, czyli z tego automatycznego przeglądu prasy, była to tylko wiadomość taka dyskrecjonalna między nami a samym zainteresowanym. Myśmy tej informacji nie rozpowszechniały. W tym momencie zaczęły się nasze wątpliwości, bo zdałyśmy sobie sprawę przede wszystkim, że nie usłyszałyśmy prawdy w czasie tej długiej rozmowy. To po pierwsze. Po drugie, zorientowałyśmy się, że ta współpraca nie była taka niewinna, że przeszedł szczegółowe, długie szkolenie, że brał za te wykonywane zadania pieniądze, inkasował nagrody. I w dolarach, i w markach niemieckich, i przede wszystkim, że ta ostatnia zagraniczna misja była w 1981 roku, w której to ten wyjazd był razem z żoną i na wysokim szczeblu, bo na szczeblu pułkownika interweniował oficer tegoż wywiadu, tej rezydentury wywiadu w sprawie paszportu dla żony zainteresowanego. I wtedy zaczęłyśmy przeglądać się trochę i opisom w tej książce, która jest laurką dla zainteresowanego i zaczęłyśmy nabierać wątpliwości. Te wątpliwości ułożyły nam się w ciąg poszlak, z których każda jest, może wyglądać niewinnie, choć nie musi. Może można ją wytłumaczyć w inny sposób. Natomiast już budzi zaniepokojenie, zainteresowanie to, że jest tego tak dużo, że one są kolejne. Zacznę może od pierwszej poszlaki, która jest opisana w książce
obecnego tutaj na sali pana Wojciecha Sawickiego. To była jego praca magisterska. Jest to historia opisana, która dała nam do myślenia. Zresztą tak, pod promotorem byłeś tej pracy. Dała nam do myślenia, a mianowicie to był między styczniem a lutym 1982 roku, a więc jest to ten ścisły stan wojenny, ukazuje się wydawane, ściśle zakonspirowana redakcja z dnia na dzień, to zresztą nasi przyjaciele stanowili trzon tej redakcji we współpracy z Kornelem Morawieckim, wtedy nie było Solidarności Walczącej, to była jedność. Ukazuje się wywiad, który był w swojej wymowie, wywiad z Frasyniukiem, w swojej wymowie krytyczny. Zresztą numer ten, także już kolejny, było pewną krytyką taktyki RKS-u, w której no, zarzut tej redakcji, od strony redakcji padał, że było zbyt mało takich aktywnych działań opozycyjnych, że raczej takie trwanie w opozycji. I wtedy okazuje się, że Frasyniuk, niezadowolony z tej linii pisma, wysłał do redakcji z dnia na dzień dwóch wizytatorów. Ich nazwano docentami. I jednym z nich był Jerzy Weber, a drugim Marek Hołuszka, też pracownik Akademii Rolniczej, nam bardzo dobrze znany, którzy zjawili się w redakcji z dnia na dzień po to, żeby tej redakcji przede wszystkim zrobić numer i pokazać, jak on powinien wyglądać. Rozejrzeć się w pracy redakcji. Okazuje się, że oni nie przestrzegali żadnych zasad konspiracji, to jest zresztą w książce. Wężyli wszędzie, wychodzili, wchodzili kiedy chcieli i w rezultacie wydali numer z dnia na dzień, który był w wymowie łagodniejszy i jak redakcja tam tak oceniła nijaki. Natomiast bardzo niedługo potem ukazała się fałszywka esbecka, która była na bardzo dużym zasięgu, która mogła naprawdę wprawić w błąd, bo przede wszystkim zebrane informacje, tam był serwis informacyjny, były prawdziwe. I był wywiad z Frasyniukiem, w którym Frasyniuk w zasadzie demobilizował ludzi. Prawie nikt nie współpracuje z RKS-em, to jest dosłownie kilka osób. No, powinna nastąpić stabilizacja, mniej więcej taka wymowa. I dodatkowo wpada drukarnia, którą organizuje pracownik Akademii Rolniczej Jerzy Hołast i zdaje się Ryszard Kaczoruk, też pracownik Akademii Rolniczej. Myśmy tę książkę czytały, wracałyśmy do niej wielokrotnie, ale dopiero w tym kontekście to zwróciło naszą uwagę. Zwróciły naszą uwagę także inne, cały ciąg poszlak tego typu, że Jerzy Weber w zasadzie nie przestrzegał zasad konspiracji, nie tylko w kontakcie z tąże redakcją z dnia na dzień. Jeździł swoim własnym samochodem. Zjawiał się w uczelni, korzystał ze stołówki uczelnianej. Zjawiał się nawet na jakichś zebraniach uczelnianych, a formalnie się ukrywał. Uniknął zresztą aresztowania. Nie jestem pewna, czy był na liście do zatrzymań wtedy, kiedy we Wrocławiu była słynna akcja wymierzona przeciw środowisku akademickiemu 4 stycznia, kiedy aresztowano 80 osób ze środowiska akademickiego z podziemnej Solidarności. Następnie taki ciąg poszlak jeszcze dalej. To są kolejne rzeczy, które nie budziły wątpliwości, ale dawały nam do myślenia. Wielka manifestacja 31 sierpnia, wtedy kiedy Jerzy Weber już postanowił odejść z ukrycia. Zjawia się na tej manifestacji własnym samochodem. Na nocy ma gips. Jest w centrum wydarzeń, tam gdzie został zamordowany Kazimierz Michalczyk. On tam zjawia się i idzie do budynku, skąd leży. To jest ta słynna bitwa wrocławska. Mówimy o bitwie wrocławskiej. Z benzyną, doniczki z dachu zrzucane i wyjeżdża windą. On to opisuje zresztą. Dla mnie zawsze jest dziwne, to były przecież, myśmy sobie zdały sprawę, że jednak to była osoba szkolona, że najlepszą obroną przy takich podejrzeniach jest ostentacja. Więc on to opisuje szczegółowo w swoich wspomnieniach. Wyjeżdża windą, okazuje się na pierwszym piętrze windę z wszystkimi zjeżdżającymi, jest wieczór i po takich bardzo dramatycznych wydarzeniach w tym rejonie.
miał zwichniętą nogę i tę nogę miał w gipsie. I do zomowców, którzy legitymują wszystkich i zatrzymują tych, którzy nie byli zameldowani w tym domu, pokazuje dowód osobisty i nogę w gipsie, tłumacząc, że jest, że jedzie zdjąć gips. I zomowcy, czy ci funkcjonariusze dają temu wiarę i jego puszczają. Więc to jest taki, każde z tych wydarzeń można by wytłumaczyć, przypadek, udało się. I być może tak było. My nie mamy pewności, ale ten zarejestrowałyśmy te wszystkie wydarzenia, które, no, kończy się to wydarzenie jego radosnym stwierdzeniem, jego radosnym przyjęciem demonstracyjnego aresztowania przed gmachem uczelni, kiedy został internowany 10 listopada, tuż przed świętem niepodległości. To jest końcówka internowania, właściwie wtedy obozy internowania zostały. No, to ja może tyle na razie, bo bym powiedziała w następnym zdaniu, być może to są tylko przypadkowe zdarzenia. Proszę Państwa, ja tutaj siłą rzeczy wiem najmniej, najwięcej, to znaczy inspiracją rzeczywiście był artykuł tutaj pana Wojciechowskiego, który też mi otworzył oczy na tę konkretną sytuację, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że próby penetracji również przez służby z wojska się wodzące czy z wojskiem związane były najgroźniejsze i są najmniej znane. To nie ulega wątpliwości z całą pewnością. Trudno powiedzieć, jaki był efekt tych działań, jeśli chodzi o samą Solidarność Walczącą, jeśli chodzi o Wrocław. Właśnie nie ma potwierdzeń takich, że zdołali gdzieś wejść głębiej. Natomiast ten szczególny przypadek, o którym tutaj rozmawiamy, o którym mówimy najwięcej, no mnie też najwięcej absorbował, przede wszystkim dlatego, że wydając taki zestaw dokumentów właśnie stan wojenny na Dolnym Śląsku, natrafiliśmy na raport, gdzie z 82 roku, z połowy, gdzie była informacja o tym, że w kręgu doradców RKS-u, czyli właśnie tej struktury, a jeszcze przed podziałem w sumie, jest ktoś, kto jest umocowany i związany właśnie z tymi wojskowymi służbami. I ponieważ mnie sprawa tych wpadek, najpierw Frasyniuka, potem Bednarza, potem jeszcze Pieniora, choć to tam akurat nieco inna ścieżka wystąpiła i o tym może dwa słowa też powiem. Z czym nie tylko wojsko, powiedzmy, tutaj maczało w tym palce, ale ja sobie postawiłem, no nie powiem za punkt honoru, ale uważałem, że spróbuję znaleźć osobę, która jest za to odpowiedzialna. Zrobiłem wykaz wszystkich tych osób, które w takim, powiedzmy, w kręgu doradczym funkcjonowały wtedy w RKS-ie. Był na tej liście właśnie wspomniany tutaj Jerzy Weber, ale żadnych innych przesłanek nie było, jakichś, które by mogły pokazać, że coś się dzieje. Dopiero jak przeczytałem artykuł, ten tutaj pana Wojciechowskiego, to sięgnąłem rzeczywiście do tych dodatkowych materiałów, które są wtedy też po raz pierwszy wypłynęły. No i właśnie pojawiły się te informacje, tak, pojawiły się te informacje dotyczące nie tylko przebiegu służby, ale tego, że ona trwała rzeczywiście praktycznie cały czas. Jeżeli to było tak, no to było niemal oczywiste, choć również jest to potwierdzone na 100% i cały czas, tak jak mówiły tutaj pani, obracamy się w kręgu poszlak, że ta więź musiała zostać utrzymana. Przy czym była to jedyna osoba w tej grupie, szerokiej grupie, bo to było około 30 nazwisk, która miała tego typu związek. Więc jeżeli coś takiego się pojawia, jeżeli dodamy jeszcze epizod, który tutaj nie był powiedziany, a związany z wpadką Szumiejki, wizyta no, dzień wcześniej dwóch osób z Wrocławia, właśnie między innymi Webera, to wszystko się zaczęło układać w znacznie szerszą panoramę, taką, która się wiązała z tym rodzajem aktywności, groźnej aktywności, która się przekładała potem na te punktowe aresztowania i która się przekładała na działania nawet nie tyle penetrujące, co takie, które rozbijały właśnie tak jak przez te fałszywki, jak przez inne rzeczy, które wtedy miały miejsce. Natomiast, żeby uzupełnić, kwestia wpadki Pieniora wiązała się z innym, jeszcze takim też bardzo groźnym i wiele lat funkcjonującym agentem, założycielem Krzywego Koła, między innymi Juliuszem Garsteckim, który penetrował środowisko wrocławskie
i też bezpośrednio, on zresztą dostał za tę akcję całkiem niezłą nagrodę, tak mógł sobie małego Fiata kupić za to, co otrzymał, ale to już było potem, to był kwiecień. To rzeczywiście była esbecka ścieżka, ta akurat z wojskiem nie mająca wiele wspólnego. Dobrze, ale to porozmawiajmy o tym 82 roku, bo tak. Przykład pana profesora Krzysztofa Szajowskiego, pseudonim Przybysław, który był radiotelegrafistą w rezydenturze LEW, do której przynależył też Bogusław Lemański, o którym zaraz powiem. To jest osoba już z Solidarności Walczącej, która bardzo duży wkład wniosła w organizację i tworzenie, czy też budowę tych odbiorników, znaczy nadajników i potem propagowanie, czyli szukanie miejsc, z których nastąpiły po prostu te urządzenia były włączane i mieszkańcy mogli słuchać tych audycji, to proszę sobie wyobrazić, że oni cały czas, przynajmniej w przypadku pana profesora Krzysztofa Szajowskiego, wykonywali swoje zadania związane z tą rezydenturą i ćwiczeniami na czas zagrożenia czy ewentualnie wojny, przygotowywanymi przez Wydział IV, czyli ekspozyturę Zarządu II Sztabu Generalnego AWO we Wrocławiu. I proszę sobie wyobrazić, w sierpniu, w pierwszej połowie sierpnia 82 roku wyjeżdża na tydzień do Gdyni, gdzie przeprowadza się ćwiczenia stymulujące stan zagrożenia, wojny, łączności, pracy operacyjnej. Tak specjalnie wyprowadzają go spoza Wrocław, żeby te ćwiczenia były z daleka od osób, które mogą po prostu napotkać na ulicy przypadkowo, bo ćwiczenia też obejmowały działalność operacyjną, umiejętność poruszania się w terenie, normalnie na ulicy, czyli gubienia śladu, budowania ścieżek obserwacji, etc., etc. I oczywiście odpowiedniego uczenia się korzystania z tych urządzeń, które były specjalnie wyprodukowane dla takich grup, które potem miały być przerzucane na tyły przeciwnika po to, żeby łączność z centralną mieć. Tak? To jest sierpień 82 roku. Wtedy Jerzy Weber, tak zwany w cudzysłowie, jak pani mówią, ukrywa się. Ukrywa się tak, żeby manifestować te ukrywanie się przed środowiskiem akademickim w Wrocławiu i łamie wszystkie reguły BHP, które były już znane już od wielu lat, a którego nie wiem, już nie pamiętam w którym dokładnie roku, ale Jan Olszewski napisał taki poradnik. No, 78 rok i to cała opozycja tak naprawdę od tego roku, łącznie z tą podziemiem solidarnościowym, na tej książeczce funkcjonowała, tak? Dobrze, a co z Bogusławem Lemańskim, pseudonim Remigiusz, tak? Dobrze pamiętam. To jest tak, że w jaki sposób kontrwywiad WSW wpadł na jego trop, że jest w strukturach SW odpowiedzialny za radio, za podzielone radio Solidarność i że jak się okazuje z badań ewidencji operacyjnej wojskowej bezpieki jest zarejestrowany przez i zabezpieczony przez wywiad wojskowy, przez AWO, przez ekspozyturę wrocławską. Otóż on proponuje wciągnięcie do struktury organizacyjnej SW na rzecz podziemnego radia Solidarność osobę, która była tajnym współpracownikiem o pseudonimie Cetr. Do tej pory nie rozwikłaliśmy, znaczy nie rozszyfrowaliśmy, kim jest ta osoba, ten tajny współpracownik. I to on po prostu swojemu oficerowi prowadzącemu wskazał, że taką propozycję otrzymał i po konsultacjach z oficerem prowadzącym dostał zadanie wejścia, wyrażenie zgody i spenetrowanie tej organizacji. No, tak się stało, że był to człowiek wywiadu wojskowego, który następnie został przejęty, chociaż o tym nie wiedział, przez nowego oficera prowadzącego. Powiedziano mu, że stary musi wyjechać po prostu na placówkę i w związku z tym przedstawiono mu na normalnym spotkaniu operacyjnym nową osobę. Umówiono się na następne kolejne spotkania, a także system łączności tajnej i kontroli tego współpracownika. I w ten sposób, na zasadzie zarażenia niemalże, bezpiece wojskowej udało się już zadaniować Lemańskiego w tym momencie do 1985 roku w celu penetracji Solidarności wewnętrznej.
Jest ciekawą rzeczą, że w tych dokumentach, które jeszcze pozostały, może są jeszcze jakieś inne, jest powiedziane tak, że wygaśnięcie współpracy Lemańskiego z kontrwywiadem wojskowym nastąpiło dlatego w związku z wyczerpaniem już jego formuły, to znaczy cele operacyjne wojskowej bezpieki zostały osiągnięte, i w tych dokumentach przebija się sens z tego celu, czyli zneutralizowanie działalności tej części struktur podziemnych Solidarności walczące. Tak? I teraz zróbmy jakby powrót do osoby chyba tej kluczowej, jeżeli chodzi o profesora Jerzego Webera, dlatego że do tej pory, proszę Państwa, my nie znamy odpowiedzi na pytanie nie tylko o, że tak powiem, operacyjne okoliczności doprowadzenia do aresztowania Władysława Frasyniuka. Tego nie znamy. My znamy procesowe tylko ślad procesowy związany już z działaniami procesowymi po zatrzymaniu Władysława Frasyniuka, jego osoby. I nie znamy tą jedną, ewentualnie dwóch osób, które były wprowadzone w struktury, w jego otoczenie, które są odpowiedzialne za bezpośrednie zlokalizowanie jego miejsca ukrywania się, czyli tej bezpośredniej wpadki. I teraz tak. Znakiem wielkim zapytania w tym dokumencie, który pozostał, który jest fundamentalny właśnie jako ślad penetracji wojskowej bezpieki szeroko rozumianej tutaj podziemia solidarnościowego we Wrocławiu, czyli ze stycznia 1983 roku pisma lokalnego szefa oddziału WSW do centrali, do szefa WSW w Warszawie, jest to, że z tych trzech osób, które zostały zidentyfikowane jako współpracowników AWO, tylko wobec Lemańskiego oraz Szajowskiego przedsięwzięto środki mające na celu podmianę oficera prowadzącego, ale wobec Jerzego Webera nie. I teraz to, co panie mówią z tym udawanym ukrywaniem się, z tym wystawieniem się na końcu już okresu, że tak powiem, procesu internowania osób i ten fragment, który tutaj nasz gość opisał, o ile dobrze pamiętam, wizyty dwóch docentów jako tych, nie wiem, superwajzerów, czy jak to nazwać, że tak powiem, kurierów w Frasyniuka, tak? I następujący po sobie wpadek, no w tej układance może się okazać, że to właśnie profesor Jerzy Weber jest tą jedną z kluczowych osób, które mogły doprowadzić wojskową bezpiekę do Władysława Frasyniuka. Pani Małgosiu. Ja może przypomnę fakty z teczki Szczęsnego. 30 września w teczce Szczęsnego jest wniosek o wyeliminowanie jego z ewidencji. 30 września 1982 roku. I jest to wniosek o wyeliminowanie go zaoczne. Trzeba pamiętać, że, bo pan za mocno powiedział, że on udawał ukrywanie. On ukrywał się, ale nie przestrzegał tych przyjętych przez ukrywających zasad konspiracji. On je po prostu naruszał. Czy to było, znaczy ja bym nie powiedziała, że to było udawanie. On naprawdę ukrywał się, ale bywał na uczelni, bywał w swoim domu, jeździł swoim samochodem. Jako osoby ścisłe, że tak powiem, panie po matematyce, ja po astronomii, no jakoś to się gryzie jednak. Natomiast logicznie. Jednak nie mieszkał w swoim domu na tych jakichś tych mieszkaniach wynajmowanych dla ukrywających się, tam nocował, nie przestrzegał tego w ciągu dnia. Ale ciekawa sprawa. Wniosek o wyeliminowanie jego zaoczne, gdy 30 września on wraca do pracy. 1 października zaczynają się zajęcia. Nie ma żadnego powodu, żeby nie mogli tego zrobić niezaocznie. 5 października następuje aresztowanie Frasyniuka. Przejrzałam dokument, który był raportem z aresztowania i jedno co widać. Była dokładna informacja, w którym budynku kiedy się znajdzie. A więc był, bo to komunikat sierżanta, który dostał polecenie dokonania tego aresztowania w budynku przy ulicy Canaletta 2. Tak się składa, że ja mieszkam naprzeciw i ze swojego okna całą akcję widziałam, gdy samochodów z 30 albo i więcej podjechało pod budynek, chodzili po dachu budynku
I został tam zatrzymany Frasyniuk z legitymujący się dokumentem na nazwisko Łobody bodajże. Później był miał dodatkowy proces o posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości. Wiedzieli, że mieszka z Barbarą Labudą i ona z nim też ma być w tym budynku. Zresztą parę minut później została również zatrzymana. I co więcej, znaleziono przy nim klucze i wiedziano, że on mieszka przy ulicy Bacciarellego 75, mieszkania 10. Udano się do tego mieszkania i klucze pasowały. Czyli nie było to przypadkiem, tylko mieli precyzyjne informacje, że w tym budynku będzie na spotkaniu i gdzie mieszka, czyli gdzie przebywa. Ewidentnie musiał to zrobić ktoś, kto to wiedział. Weber już wtedy po prostu normalnie pracował, bo urlop naukowy, jaki miał udzielony, mu się skończył w lipcu. Potem był przedłużony o urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie na tenże gips. Pytanie, dlaczego takie pilne wniosek o wyeliminowanie w trybie pilnym wywiadowcy Szczęsnego 7 października. Czyli naprzód takie bardzo pilne monitorowanie o jego wyeliminowanie, potem internowanie pokazowe przed gmachem uczelni, a on relacjonuje, że z ulgą to odebrał, bo chciał pokazać, no, że jednak uwiarygodnić się przed ludźmi z podziemia. I następnie po niecałym miesiącu, już gdy obozy były likwidowane, zostaje wypuszczony. Zresztą był w dwóch obozach i nie ma zgodności dat. A więc w jego książce inne daty są internowania i wypuszczenia, a inne w materiałach w teczce Szczęsnego. Ani jedna, ani druga data się nie zgadza. Więc to wszystko wygląda dziwnie. A przede wszystkim dla mnie interesujące jest, i tu do panów pytanie, specjalistów od tych archiwów, bo ja się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że jeżeli kogoś można spotkać na uczelni, to można go po prostu przyjść do niego na zajęcia, po zajęciach w przerwie i uzyskać zaświadczenie. Ale to pani mogło się, bo w tych dokumentach jeszcze są dwa, które nie są do końca spójne. Znaczy pierwszy, który mówił o ewentualnym wykorzystaniu dalszym operacyjnym Jerzego Webera, to czyli takim potraktowaniem go soft, takim, no bym powiedział, miękkim. To znaczy, jeżeli będzie okazja, to wykorzystajmy go w przyszłości, a końcowy dokument całkowicie każe odciąć go od jakichkolwiek kontaktów. Prawda? Czyli no jest jakaś niespójność wytyczna, tak? Co zrobić. I tak jak mówię, nie ma żadnego śladu, właśnie nawet od daty, kiedy oficjalnie już Jerzy Weber już przychodzi do pracy, ale nie ukrywając się, bo wcześniej przychodzi do pracy w ramach ukrywania się, tak? Czyli od września żadnej próby realizacji operacyjnych takich, jakich określono w tym dokumencie ze stycznia 1983 roku wobec Szajowskiego oraz Lemańskiego. Tylko muszę jeszcze podmianę oficerów prowadzących, prawda? Ale doprecyzujmy, on miał urlop naukowy na uczelni, więc on się pojawiał w pracy incydentalnie, a nie przychodził codziennie i nie miał zajęć dydaktycznych. Więc jego przyjście 1 października 1982 roku już było przyjściem bez urlopu i już miał normalnie przydzielone zajęcia. A władza komunistyczna jakby ustalała jednak zatrzymania liderów ukrywających się Solidarności w ogólnym kontekście sytuacji politycznej i społecznej w kraju. I wobec Frasyniuka zrobiono to w związku z tym, że dzień czy dwa, 8 października, tak, czyli 3 dni później, Sejm zdelegalizował Solidarność. Tak samo ja pamiętam, też można powiedzieć mniej lub bardziej wiarygodne, ale na przykład zatrzymanie Zbigniewa Bujaka w Warszawie też było związane z no, pewnym tłem i celami politycznymi, wymową polityczną komunistów, chociaż miejsce przebywania według różnych relacji Zbigniewa Bujaka było znane SB od dłuższego czasu. I ten czas jest różnie, przez różne źródła i różne osoby definiowany. Od kilku tygodni nawet do miesięcy. Ja tu jeszcze dodam,
ten wniosek, proszę w trybie pilnym przygotować wniosek o wyeliminowanie wywiadowcy Szczęsny, podpisał i to już jest wyższy szczebel niż ci oficerowie prowadzący, bo to jest pułkownik Mirosław Konrad. To on to podpisał z datą 7 października. 8 października jest aresztowany Frasyniuk. 5 października, czyli to jest 2 dni po aresztowaniu Frasyniuka. Oczywiście istnieje dodatnie prawdopodobieństwo, że to był przypadek. Że te cechy charakteru, na które zwrócił werbujący Szczęsnego, to zdaje się Dobrosław Mąka, który zwrócił uwagę na jego cechy charakteru, że on był, miał wysokie mniemanie o sobie i wyniosły sposób bycia. My to potwierdzamy. My znamy go od 30 lat i on taki po prostu jest. Być może z tych cech charakteru wynikały te inne, te właśnie poszlaki, które my tu przytaczamy. Choć prawdopodobieństwo, że takie lekceważenie zasad konspiracji wynikające właśnie z wysokiego mniemania o sobie, jeżdżenie własnym samochodem ten łód szczęścia co najmniej 2 razy, kiedy gips decyduje o tym, że nie następuje zatrzymanie, po prostu trochę z normalną logiką się nie zgadza. Ale ja nie wykluczam. Ja nie wykluczam, że to mogły być przypadki i że to, co jest opisane w teczce Szczęsnego, jest jedynie, jest dokładnie tym, czyli nie można z nim nawiązać kontaktu, ukrywa się, działa w podziemiu. Ja zostawiam to do oceny. Do oceny tego prawdopodobieństwa, które uważam, że jest niezerowe. Jest na pewno dodatnie, ale nie wiem jak duże. Znaczy ja powiem w ten sposób, proszę Państwa, jako historyk przede wszystkim, że w historii przypadków nie ma. No, że w tym jest logika i ta logika jest tutaj bardzo widoczna. Problem jest taki, mówiąc o spraw generalnych, że trudno byłoby oczekiwać, że służby wszelkiego rodzaju, z wojskowymi włącznie, Solidarność zostawią w spokoju. My mamy stosunkowo dobrze rozpoznane te ścieżki związane z funkcjonowaniem agentury SB. Bardzo słabo, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, poza wyjątkami, ze względu na zachowanie dokumentacji jednak, i ze względu na to, że ta dokumentacja też przez dłuższy czas była zamknięta, powodowało, że te mechanizmy są rozpoznane bardzo słabo. Natomiast jeżeli przy tych źródłach, które tutaj cytowaliśmy, było pokazane palcem dokładnie, jaki jest tryb wchodzenia, poszukiwania tych, którzy zagrażają. I rzeczywiście w momentach szczególnego rodzaju, momentach, kiedy potrzeba się pojawiała, żeby uderzyć, te uderzenia następowały, bardzo precyzyjne. Ja wykluczam tutaj sytuację taką, że mamy do czynienia z kimś, kogo nie udawało się namierzyć, bo już pomijam te wszystkie sprawy, które budzą zdumienie. Rzeczywiście, ja też czytałem książkę już właśnie pod kątem nonsensu konspiracyjnego zachowania. To jest w takiej hierarchii zachowań właśnie powiedziałbym idiotycznych, zajęłoby to miejsce bardzo wysokie. Mówimy o książce tej wspomnieniowej. Dać świadectwo prawdzie. No, być może zostało dane tu świadectwo prawdzie, tej tylko niekoniecznie korzystnej dla tego, który tę prawdę w jaki sposób przedstawiał. I jeżeli traktujemy te informacje poważnie, że dysponowano kimś, kto był związany ze służbami i znalazł się w kręgu doradczym. Mówimy tutaj w tej chwili nie o SW, bo to była inna ścieżka, bo tu chodziło przede wszystkim o radiowe rzeczy, ale takim, kto był w stanie wystawić osoby, które należało wystawić, to innej osoby zwyczajnie w tym kręgu tutaj nie było i nie ma. Nikt inny w podobny sposób się nie zachowywał. Natomiast to, w jaki sposób jest legendowany, to już jest rzecz inna. I to byłoby dziwne, gdyby mówiono, że tak, dajemy mu order w związku z tym, że zrobił coś takiego. To nie tu, nie te dokumenty, nie w taki sposób, choć otrzymanie orderu czy gratyfikacji nie wykluczam.
Ale ja dobrze zrozumiałem z ustaleń pani, z tych książek, które tutaj są reprezentowane, że w czasie ukrywania się Jerzego Webera miał bezpośredni kontakt z Władysławem Frasyniukiem. Tak. Jak najbardziej. Tak? Czyli i był cały czas agentem AWO. Tak jest. Wniosek o jego wyeliminowanie w dziwnym trybie zaocznym nastąpił dopiero w październiku. Tak. Tak? Zaocznym. Bo przez przykład Krzysztofa Szajowskiego i jego ćwiczeń, a w sierpniu 1982 roku Przybysław był czynnym działaczem struktur podziemnych na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej, czyli z tego, że tak powiem, znaczy tego pionu, z którego pochodził Kornel Morawiecki. I oni się wszyscy wtedy spotykali na korytarzach Instytutu, znaczy ci, którzy się nie ukrywali, tak? Więc ja per analogia mówię, tak? Czyli jakby sytuacja, ja buduję sytuację tak siłą rzeczy niekorzystną dla profesora Jerzego Webera, tak? Znaczy w dacie ukrywania się i dacie spotykania się z ukrywającym się Władysławem Frasyniukiem był czynnym agentem AWO. Tak samo jak Przybysław, działając na rzecz struktur wrocławskiej Solidarności przed ćwiczeniami w sierpniu 1982 roku, był czynnym agentem AWO. I co ciekawe, że wtedy, kiedy sprawa wyszła na jaw, że był tym wywiadowcą AWO, utrzymywał z uporem godnym lepszej sprawy, że współpraca zakończyła się we wrześniu 80 roku. Nawet gdy udzielał wywiadu uczelnianej gazecie, nawet gdy przedstawiano jemu dowody, że wiadomo z teczki, że we wrześniu 81 roku realizował zadanie wywiadowcze we Francji i w Niemczech, że dostał paszport z żoną, wyjechał. Gdy te fakty były znane z teczki już poprzez pana Piotra Wojciechowskiego, on potrafił w bardzo długiej rozmowie, zarówno przy udzielaniu wywiadu, jak i z kolegami z Solidarności, którzy wzięli go na taką męską rozmowę. Nie ustępował i przyznawał. Nie brałem pieniędzy, nie współpracowałem od września 80 roku. Z uporem maniaka to powtarzał. Jakiś upór w tym był. I był taki moment, kiedy myślałam i mogę powiedzieć, też podobnie jak siostra, daje ten jakiś 1-2% prawdopodobieństwa, że chodziło wyłącznie o to, że nie chciał przy swojej wyniosłej osobowości i wysokim mniemaniu o sobie przyznać się do tego po prostu, że skłamał. Bo w tym momencie skłamał. No, ale pani Małgosiu, to więcej. Znaczy, to pani jeszcze jest bardzo miłosierna dla bohatera naszego powieści, bo to oczywiście pani nie jest wygodnie powiedzieć. Ale przecież po tym artykule pani przeprowadziła na rzecz, że tak powiem, pisma wydawanego, którą pani redagowała w Akademii, z nim wywiad. Nie, to nie. To przeprowadziła inna osoba. Dobrze. Była tu, to nie my, i taże osoba została pozbawiona pracy. Znaczy, ten wywiad i to wydanie tej gazety stało się przyczyną nieodwołalnego odwołania tej osoby z funkcji redaktora ale czyli, gazety. Czyli mamy ofensywne działania. To znaczy nie mamy tylko wypierania się i uporu w tym, tak jak Lech Wałęsa na przykład, prawda, reprezentuje pewną taktykę zaprzeczania faktom, dowodom. W przypadku w przypadku pana Jerzego Webera, który to robi bardziej inteligentnie i może nie tak prymitywnie jak Lech Wałęsa, ale tu mamy też działania ofensywne całej struktury, tak, która została uruchomiona w ramach Solidarności, tak? To prawda. I myśmy były postawione w takiej sytuacji w pracy, że nie miałyśmy innego wyjścia, jak same z tej pracy odeszłyśmy. I także w imię Solidarności z tą redaktorką tej gazety, ale także miałyśmy postawione takie warunki, że pracować dłużej nie dało się. Choć też zawsze daję
ale istnieje taka możliwość i kiedyś takie słyszałam zdanie na temat relacji w uczelniach, że jeżeli jest konflikt merytoryczny między magistrem a profesorem, to bez względu na rację środowisko przyznaje rację profesorowi. Więc tu też było do czynienia, mieliśmy do czynienia z magistrami i z profesorem. Ale jeszcze tylko chcę wrócić do tego niemożliwości uzyskania kontaktu z profesorem Weberem, który wrócił na uczelnię. Właśnie w tej samej uczelni słynna była i obrosła legendą sprawa pewnej habilitacji, gdy ukrywający się doktor Jan Hutny zjawił się tylko na swoje kolokwium habilitacyjne na uczelni, to zanim wszedł na salę, a zjawił się tak, że jemu, że on w zasadzie przyszedł incognito. W ostatniej chwili ubrał się w garnitur i w tym momencie go aresztowano. Już odpowiednie służby przypilnowały, bo wiedziały, że kolokwium habilitacyjne to jest coś, co się odbywa na Radzie Wydziału, więc to jest jednak wąskie gremium. Czyli no to pokazuje absurdalność tej argumentacji, że nie można było tego kontaktu złapać, nawiązać, kiedy się ten kontakt nawiązać by tylko chciało. Tak, ale to jakby to powiedzieć, ja bym jeszcze się zatrzymał na reakcji środowiska akademickiego tej sytuacji, tak? Bo panie odeszły w ramach solidaryzowania się z osobą, która zapłaciła za to, że śmiała przeprowadzić w miarę szczery wywiad z bohaterem, dać mu możliwość w ogóle opowiedzenia, odpowiedzenia i zajęcia stanowiska. No to bardziej komfortowych warunków nie można sobie wyobrazić, tak? Ale przecież to dowodzi jednego. Znaczy to, ta historia dowodzi, podejrzewam, że jest jedną z iluś tam, że środowisko akademickie na tym szczeblu rektorów, prorektorów, senatu, profesorów utytułowanych, znanych, jeżdżących po świecie, nie potrafi sobie poradzić z rozrachunkiem z przeszłością. Znaczy nie potrafi sobie poradzić z osobami, którymi pracowali, nie wiem, przy jednym biurku albo w sąsiednich gabinetach, które okazały się skompromitowane, jeżeli ja tak uznaję, jest się skompromitowanym współpracą dyskrecjonalną z aparatem ucisku państwa komunistycznego i jakby szuka się innych rozwiązań, bardziej agresywnych i ofensywnych. Usuwania takiego, bym powiedział, prewencyjnego na przyszłość, żeby pokazać, że mamy pewien immunitet, nawet w ośrodkach akademickich. Tak? Znaczy w ośrodkach akademickich bywa różnie. Jest na przykład kontrprzykład dla takiej sytuacji jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uczelniana prasa szczegółowo opisywała na przykład sprawę profesora Wolszczana. I środowisko to akceptowało, choć była to znakomita postać tej uczelni. Czy nie, pani Mario, nie straciła osoba pracy, co nie oznacza, że uczelnia z tym poradziła nie, sobie. Tak? Redaktor tej gazety nie miał kłopotów. Można tak powiedzieć. Natomiast tu była taka sytuacja, że nasza solidarność była, to był jeden powód, bardzo ważny, może ważniejszy od innych, ale drugi powód to był taki, że te warunki, jakie nam zaproponowano, to miała być ustanowiona nowa redakcja tej gazety, a myśmy miały w zakresie obowiązków nam zmienionym pracować na rzecz tej redakcji, co uznałyśmy za absolutnie niedopuszczalne. I to jest powód, dla którego odeszłyśmy z uczelni. Miałyśmy tę możliwość, bo już mogłyśmy odejść na emeryturę i dzięki temu powstały te nasze książki. A ja może jeszcze dodam, że ta uczelnia też dość specyficzna, bo gdy z okazji jubileuszu ukazała się księga jubileuszowa przedstawiająca historię uczelni od 1951 roku, bo wtedy ona powstała wydzielając się z Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, tam w ogóle nie było takiej instytucji, takiej organizacji jak PZPR. Nie istniała. Nikt do niej nie należał i w ogóle takowej organizacji nie było. Więc jest cała historia 50-letnia, bo to było na 50-lecie, bez PZPR
w uczelni. Nawet redaktorka pisma Politechniki Wrocławskiej napisała prześmiewczo na łamach tego czasopisma, które się nazywa Pryzmat, że aż dziwne, że tak wybitna uczelnia z takimi osiągnięciami w latach minionych i PZPR tam nie było. Czyli po kościele katolickim druga, która nie miała POP, tak? Dobrze, ale to idźmy jeszcze dalej, bo tu analogia do historii, jeżeli chodzi o tych trzech osób, jest budowana poprzez życiorys profesora Szajowskiego. Otóż, kiedy ja zbierałem materiały do tego artykułu, nie wykorzystałem akurat tego ze względu na, jak powiedzieć, limit znaków, które mi redakcja przypisała. Opowiedział mi taką historię, bo byłem ciekawy, czy wojskowe służby informacyjne sięgały po tą agenturę. To znaczy, że po ustaleniu tej współpracy, które w przypadku profesora Szajowskiego nastąpiło w 1985 roku, po wyczerpaniu jego możliwości operacyjnych, czy była jakaś próba rewitalizowania jej? I okazuje się, że była. Zresztą on opowiedział o takim przypadku w początkach lat 90., kiedy jakiś młody człowiek, wyglądający, no niestety, taki sobie po prostu dobierano jak ubek, podszedł do niego i po pseudonimie Przybysław spytał się, czy zna takiego człowieka. I to było takie wejście, pierwszy kontakt, znaczy takie zbadanie właśnie, czy jest pole do komunikowania się. On wtedy powiedział, że nie zna takiego człowieka i to był jedyny moment takiej próby nawiązania kontaktu. Tak? Ale to jest analogia, to znaczy w ogóle wojskowe służby informacyjne to jest zmieniony szyld wojskowej bezpieki komunistycznej. Więc w sposób naturalny sięgały po zasoby mniej lub bardziej wyeliminowane z ewidencji operacyjnej dawnych służb WSW czy wywiadu wojskowego, wtedy kiedy WSW jakby scaliły te dwie odrębne wówczas służby. Tak? Ale czy postawa właśnie profesora Jerzego Webera mogła nie wynikać na przykład z takiej oto sytuacji, to jego przekonanie i ten upór w pewnej narracji, tak? Czy nie mogła właśnie wynikać z takiej sytuacji, takiej analogii? Ja myślę, że przede wszystkim wynika z poczucia bezkarności, właśnie tego, że jest broniony przez środowisko, że w ogóle sprawa wypłynęła tylko dlatego, że właśnie był ambitny, bo postanowił jeszcze awansować wyżej. Stąd też był taki sondażowy telefon, co my wiemy, prawda? Bo on by chciał złożyć oświadczenie. Tak, oczywiście. I to też był pierwszy dzwonek alarmowy, no ale to dokumentów jeszcze wtedy nie było. Natomiast myślę, że ta generalizacja dotycząca po pierwsze sięgania do zasobów znanych, powiedzmy, niekoniecznie sprawdzonych, po drugie utrzymywania tej ścieżki tradycyjnej niejako jest czymś w tamtym czasie oczywistym. Można zakładać, że przypadków takich było zwyczajnie znacznie więcej. Natomiast jeszcze wracając do tego przykrywania, o którym tutaj była mowa, to wydaje się, że to też jest mechanizm, który i w SB występował bardzo silnie i w gruncie rzeczy było to takie zabezpieczanie, zwłaszcza tej agentury cennej i czego nie ma w tych dwóch przypadkach, w tym przypadku tutaj rzeczywiście występuje. Czy panie jeszcze, bo ja mam powiem pointę, czy panie by jeszcze chciały po swojemu spuentować nasze spotkanie? Tak, tak właśnie. Czy państwo chcieliby jeszcze jakieś zadać pytania? Czy są? Zapraszamy. No aż. No, szanowni państwo, Wojciech Sawicki, przywoływany tutaj. Bardzo dziękuję za tą dyskusję, za przypomnienie tych różnych aspektów bardzo ważnych, ale może nie tyle zapytam, co podzielę się z własną refleksją, jeżeli wolno. Też, bo mam zdanie swoje na temat tych różnych przypadków. Też chciałem podziękować za artykuł, który pan Piotr Wojciechowski napisał wtedy w Do Rzeczy, który cały ten pozytywny ferment od strony naukowej czy historycznej rozpoczął. Niemniej jednak, panie Piotrze, muszę powiedzieć to, że od początku byłem tym zdziwiony, ale kładłem to na karb pana niewiedzy, że za pomocą doktora Webera
kimkolwiek by on był, jakby nie współpracował, no, uderzał pan w Solidarność Walczącą, bo każdy, kto znał mniej więcej historię podziemia wrocławskiego, wiedział, że jeżeli można cokolwiek łączyć Solidarność Walczącą, czy środowisko Kornela Morawieckiego z doktorem Weberem, to była tylko wrogość. I między innymi ta sytuacja, która była zacytowana tutaj przez nasze dzisiejsze damy, które nam opowiadały o tych różnych ustaleniach. Ale jednak pan to zaczerpnął z dokumentów wywiadu wojskowego. Tam jest Weber łączony z Solidarnością Walczącą, jak sobie to przypominam. Więc dla mnie to jest tylko dowód, jak słabo AWO, mówię tylko o tej konkretnej strukturze, nie o innej strukturze wojskowej, jak słabo rzeczywiście ci oficerowie, którzy prowadzili Webera od strony AWO, czy ich bezpośredni przyłączeni, czy może w ogóle ekspozytura wywiadu wojskowego, która była we Wrocławiu, jak ona słabo rzeczywiście miała pojęcie o podziemiu. No bo Webera przypisać do Solidarności Walczącej, to znaczy, że nic nie rozumie z tego wszystkiego. A tam to w tych dokumentach jest. To jest moja jedna taka konkluzja. Moja uwaga będzie taka, że ja się przychylam do tego, że dr Weber ma więcej na swoim sumieniu, obecny profesor, niż to wynika z tej teczki. I tutaj tych supozycji było dużo. Ja mógłbym jeszcze parę dorzucić, ale nie o to chodzi. Z tym, że problem jest taki, bo tu takie było kluczowe, węzłowe pytanie, czy on się przyczynił do wpadki Frasyniuka. Ja osobiście uważam, że nie. Absolutnie, że to można przynajmniej spróbuję to sfalsyfikować. Wiadomo, że mamy tutaj ograniczone źródła materialne, więc archiwalne, więc zawsze jest to w jakimś kręgu domysłów, ale ja uważam, że można to bardzo łatwo sfalsyfikować, ponieważ znanym już od dawna jest w zasadzie od powstania Instytutu Pamięci Narodowej, to jeszcze koledzy z Wrocławia dobrali się do różnych meldunków, co prawda Służby Bezpieczeństwa, która raportowała, że główną osobą, która doprowadziła do aresztowania Frasyniuka, to był agent w raportach esbeckich STW, zaraz do tego przejdę, to na pewno nie był TWSB, bo SB sama mówiła, że to nie był ich źródło, tylko właśnie wojska, TW Andrzej. Natomiast oczywiście oni go nazywali TW, ponieważ to była ich nomenklatura, tak? Więc używali TW. On nie był TW. Znam jeszcze jeden dokument, gdzie on się pojawia jako właśnie doradca z RKS-u i jako doradca i bardzo wpływowa osoba w RKS-ie w 1989 roku, co raczej by pana profesora Webera eliminowało z tego kręgu. I on jest tam oznaczony jako osoba zaufana, jak pamiętam. Osoba zaufana. Osoba zaufana, przypomnę tutaj, WSW miała taką, przeprowadziła bodajże jeszcze w latach 60. w kolejnych instrukcjach operacyjnych, mieli takie pozwolenie, że niektóre osoby mogli w ogóle nawet w kartotekach nie rejestrować. Czyli tej osoby w ogóle źródłowo się nie ustali, nawet gdyby te akta były zachowane. To znaczy pewnie jakaś dokumentacja poza rejestracją wtedy była, no bo ktoś musiał dokumenty prowadzić. Ale no, usunięcie śladów jest więcej niż banalne, bo to nie jest osoba w ogóle zarejestrowana w kartotekach. Czyli nawet gdybyśmy mieli jakąś może skan czy kopię kartoteki operacyjnej WSW z 1982 roku, co byłoby cudowną sprawą, a nie mamy, to i tak tej osoby w tych kartotekach nie będzie, bo taka była istota osoby zaufanej. Na przykład osoba zaufana to mógł być jakiś generał Wojska Polskiego i go nie wolno było Ludowego Wojska Polskiego oczywiście zwerbować, ale utrzymywali z nim kontakt operacyjny. To są zaszłości jeszcze po 1956 roku, więc wprowadzili osobę zaufaną. I tenże Andrzej to była osoba zaufana. Więc no, szukanie jej tutaj jeszcze w tych niedopałkach jest już rzeczą nadzwyczaj trudną, ale on był, pokazuje się, że jako osobą wpływową w RKS-ie 1989 roku. Więc Andrzej Weber... Słucham? Nie, ja znam dokument, że w 1989. Tuż w okolicach Orłowego Stołu. Zakładam, że to jest ta sama osoba. Ten sam pseudonim. Więc nie byłby to Andrzej Weber. Chociaż myślę, że Andrzej Weber ma dużo na sumieniu, tak? Ale. Jerzy, przepraszam, tak. Jerzy, profesor Jerzy Weber, a to jest TW Andrzej, tak. Więc myślę, że to jest, że... No, ja mam swoją oczywiście hipotezę, kto to jest, ale ponieważ jesteśmy na spotkaniu publicznym, to pozwolę sobie że tak powiem, no, nie jestem w stanie tego wykazać w żaden sposób przed sądem.
I też nie jestem takim zwolennikiem, żeby rzucać oskarżenia publicznie, jak nie ma się na to dowodów, więc pozwolę sobie zostawić to nazwisko dla siebie. No ale tutaj mi Jerzy Weber akurat nie pasuje. Natomiast Jerzy Weber mi pasuje jako osoba, która miała bardzo duży wpływ na Władysława Frasyniuka od samego początku jego ukrywania się. Bardziej nawet ideowy niż organizacyjny. I to było oczywiście też bardzo wygodne dla służb, bo mogły programować całą tą działalność powiedzmy późniejszego RKS-u już, którym dominował Frasyniuk, bo to jeszcze trzeba wyjaśnić, że rozpracowanie przez WSU WRKS-u to jest styczeń 82 rok, jak pamiętam. Już jest sprawa operacyjna założona. Nie pamiętam w tej chwili kryptonimu, ale nie wiem, czy to właśnie nie sprawa kryptonim Labirynt. I jeżeli wtedy się pisze, wtedy w styczniu 82 roku rozpracowanie RKS-u, to przede wszystkim, i ono było już dosyć zaawansowane, to można domniemywać, że bardziej to nawet rozpracowanie właśnie środowiska Kornela Morawieckiego, bo on głównie wtedy organizacyjnie niósł RKS. I później dopiero jest wydzielenie sprawy osobnej na Solidarność Walczącą w czerwcu 82, już w czerwcu. Co nie znaczy, że ona powstała w czerwcu 82 roku, że WSW się dowiedziała o powstaniu organizacji, tylko po prostu podzielili aktywa. Więc myślę, że rzeczywiście zgadzam się całkowicie z tezą, że WSW miała bardzo poważne aktywa we Wrocławiu Podziemnym, nierozpoznane. Jednym z tych źródeł mógłby być Jerzy Weber, ale nie sądzę, żeby był głównym i żeby to on doprowadził do wpadki Frasyniuka. Chociażby nawet z tego powodu, że gdzieś w jakimś dokumencie chyba padało, że właśnie oni ustalili miejsce tego przebywania Frasyniuka ileś tam tygodni wcześniej, a on miał z nim cały czas kontakt. Jakiś, może nie w jego miejscu ukrywania, ale miał. A ta osoba, którą mam na myśli, mogła być właśnie taką, która się dopiero tuż przed końcem dowiedziała, gdzie on się ukrywa. Ale to są tylko moje hipotezy. Na pewno udział WSW był kluczowy tutaj w rozpracowaniu przynajmniej aresztowaniu Frasyniuka, dlatego że pamiętam rozmowy z Markiem Muszyńskim, który był szefem bezpieczeństwa RKS-u w tamtym czasach i później był szefem RKS-u po wpadce tych trzech liderów. I on wprost mówił, że już w 83 roku oni ustalili metodami jakimiś tam swoimi kontrwywiadowczymi, że wojsko za tym stało. Później ta informacja wypłynęła już w 91 roku w komisji, pod komisji Okrzesika. Także te rzeczy są znane, ale ważne, że to już także podziemie wrocławskie, RKS-owskie to ustaliła. Więc na pewno udział WSW był tutaj ogromny, ale też akta WSW zostały ze rządu Wrocław Dolnośląskiego są najbardziej przetrzebione. No i jesteśmy tutaj w kropce. Także myślę, że Weber szkodził, ale byli niestety jeszcze inni szkodnicy. Taka moja konkluzja. Ja tylko ad vocem przeczytam ten fragment, który rzeczywiście pseudonim się nie zgadza. To brzmi tak. Tkwiący głęboko w strukturze doradców RKS-u, TW pseudonim Andrzej, pozostający na kontakcie zarządu WSW, stwierdził ostatnio. Tu pseudonim rzeczywiście nie zgadza, natomiast nikt inny z obrębu służb wojskowych w tej grupie doradczej nie był, zwyczajnie. Chyba, że jest ktoś, kto wypłynie jeszcze, no to wtedy hipoteza się potwierdzi. Dwie rzeczy, Wojtku. Jeszcze kiedy pisałem ten tekst, nie było, że tak powiem, głównych książek pań o Solidarności Walczącej. I to masz rację, rzeczywiście przyznaję się, że no, ta niewiedza wynikająca z braku kontaktu ze środowiskiem spowodowała, że przypisywałem Jerzego Webera do Solidarności Walczącej. Ale proszę sobie wyobrazić, ja dzwoniłem kilkakrotnie do Kornela Morawieckiego i konsultowałem te trzy osoby. I rozmowy wyglądały tak, no taka jest sytuacja, że sprawdzimy. Nawet nie pamiętali, kim jest Lemański. O Szajowskim coś słyszeli. Ale dwu czy trzykrotnie rozmawiałem osobiście z koronerem Morawieckim, prosiłem go o pomoc, o zlokalizowanie tych osób w strukturze i wymieniłem wszystkie osoby, Weber, Szajowski, Lemański. Po drugiej stronie bym powiedział, nie to, że wyczułem, ale no jakby bierność wskazywała na to, że nie są zainteresowani pogłębianiem tej wiedzy. Jeszcze oczywiście nie wiedzieli o moich ustaleniach, ponieważ ja weryfikowałem po prostu z osobą no, najbardziej miarodajną tą notatkę, która stała się kanwą w ogóle tych poszukiwań.
Tak? Za tą notatką poszły kwerendy. Znaleźliśmy, bo już wtedy wychodziły po prostu materiały wojskowe wywiadu z zbioru zastrzeżonego, ale równolegle starałem się zweryfikować prawdziwość tych ustaleń właśnie tego głównego dokumentu ze stycznia 1983 roku. I niestety bym powiedział tak, powinienem najwięcej oczekiwać pomocy ze strony Solidarności Walczącej w Wrocławiu, a najmniej uzyskałem. Najwięcej uzyskałem od bezpośrednich zainteresowanych, z którymi rozmawiałem. Po kilka godzin, było kilka sesji z Jerzym Weberem, Krzysztofem Szajowskim i Bogusławem Lemańskim. Łącznie mam kilkanaście godzin nagrań rozmów z nimi. To były główne źródła ustaleniowe z tymi osobami. Nie od tych, których wydawałoby się, że powinienem otrzymać jako osoba, badacz, która jakby pogłębia wiedzę o ich organizacji. Naturalnym jest chociażby ciekawość, zaspokajanie. Także to tak ad vocem. Natomiast rzeczywiście jest tak, że stan dokumentacyjny jest taki, że właściwie poza, można powiedzieć, kopiami, które prawdopodobnie są w Moskwie oraz relacjami bezpośrednio oficerów, którzy jeszcze żyją, no niewiele się w najbliższym czasie dowiemy, chyba że bohaterowie tacy jak Jerzy Weber czy tych dwóch pozostałych zaczną rzeczywiście szczerze relacjonować swoją działalność na rzecz tamtych służb i swoją rolę, jaką odgrywali, bo oczywiście mogli być pionkami, no ale to nie oni decydowali, jaki jest obraz ustaleniowy, tylko ci bezpośrednio, którzy byli szefem zarządu, to był chyba Śląski Okręg Wojskowy w ogóle, zdaje się, dokładnie tak, oraz centrala w Warszawie, włącznie z generałem Kiszczakiem, na którego biurko spływały przecież bezpośrednio meldunki operacyjne. A ja chciałam jedną rzecz sprostować, bo panie Wojtku, powiedział, że od kilku tygodni już był namierzony, jeśli chodzi o mieszkanie Władysław Frasyniuk. O ile mi wiadomo, to Władysław Frasyniuk na Baczjarelego 75, mieszkania 10, sprowadził się kilka dni przed wpadką. I on tam nie mieszkał kilka tygodni, on tam mieszkał kilka dni. To jest pierwsza rzecz. A druga, może nieuważnie czytałam, ale przeglądałam teczki 3 wywiadowcy Szczęsnego i nie natknęłam się ani na jedną informację, że on był związany z Solidarnością Walczącą. To w dokumencie ze stycznia 83, który nie jest w tych teczkach. Aha. To jest ten, który został opublikowany przeze mnie. Uważam, że jak pan czy profesor Ław. A nie w do rzeczy. Nie w do rzeczy, tak, bo już się, oni się później podzielili. Także, także to jest tak. Aha. Uważam, że był taki dokument. Rozumiem. No nic, to czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, jeżeli ad vocem Wojtku, to bardzo proszę. Spędziłem 10 lat w archiwum IPN i wydaje mi się, że ta formuła, jeszcze się odnoszę do tego zaocznego rozwiązania współpracy ze współpracownikiem Szczęsnym, no ja bym tak w tym kierunku szedł. To nie o to chodzi, że oni się nie mogli z nim spotkać, bo oni mogli się spotkać bez żadnego problemu, jego oficer, tylko są w zasadzie dwie możliwości, ale ja się do jednej przychylam. Ale ja w ogóle widzę dwie możliwości. Jedna możliwość to jest taka, że uznali go za nieszczerego, więc już w ogóle, tylko czasami tak było, więc zaocznie się rozwiązuje współpracę, bo już nie ma sensu, prawda, dalsze nawet spotykanie się, bo nie wiadomo, co ten jeszcze nieszczery współpracownik zrobi, tak? Może jeszcze rabat zrobić i jeszcze ujawnić tego oficera. Ale to jest tylko taka teoretyczna możliwość. Druga możliwość, że on już został przekazany na kontakt. I w tym momencie też nie ma powodu, żeby ten oficer z AWO, który słabo jednak się, będę uważał, rozumieli się w tych sprawach, żeby on dalej się spotykał. Także ja jednak bym się przychylał, że on został przekazany również być może jako osoba zaufana poza rejestracją. Oczywiście o nieznanym mi pseudonimie, ale ponieważ osoba zaufana w LTW Andrzej pojawia się dużo wcześniej, to raczej no, też jest kolejny asumpt, że to nie jest ta sama osoba. Tak. No, można tylko sobie życzyć, żeby dzisiejsze spotkanie no, było takim kołem zamachowym, który uruchomi jakby poszukiwania i identyfikację osoby odpowiedzialne za te najważniejsze wpadki we Wrocławiu. No bo to był tak naprawdę no, jeden z najsilniejszych ośrodków
w ogóle w Polsce oporu antykomunistycznego i pamiętajmy, że niedaleko stacjonowały wojska sowieckie w ramach Północnej Grupy Armii Wojsk Radzieckich i że Solidarność Walcząca miała plan i działania związane z, że tak powiem, akcją propagandową bezpośrednio adresowaną do żołnierzy stacjonujących w Polsce. Więc jakby to powiedzieć, zainteresowanie ze strony nie tylko wojskowej bezpieki, ale też i sowieckich służb, które operowały w Polsce w związku z lokalizacją i stacjonowaniem tych wojsk sowieckich. Ja już nie mówię o zwierzchnictwie naturalnym, wynikających po prostu z podporządkowania i państwa, i ich struktur siłowych w Moskwie, ale i tych jednostkom operacyjnym KGB czy GRU, które zabezpieczały po prostu politycznie, kontrwywiadowczo przed zbytnim fraternizowaniem się, prawda, żołnierzy sowieckich z lokalną ludnością, a tym bardziej, jeżeli te akcje propagandowe były organizowane, wymierzane, jak rozumiem z literatury, no skuteczne, jeżeli chodzi o docieranie z tą propagandą do żołnierzy. Tym bardziej musieli zwrócić na siebie uwagę radzieckich towarzyszy, tak, i całej tej, że tak powiem, maszynerii, którą oni mieli do dyspozycji. Zresztą popatrzmy na kariery tych podstawionych oficerów kontrwywiadu, którzy przejęli Szelskiego czy Lemańskiego, tak? No, jeden z nich, o ile dobrze pamiętam, Listowski, od razu po tej akcji, chyba zakończenia Labirynt właśnie, bo jeszcze była druga, Werbownik, dostał awans i mógł pojechać na kurs roczny KGB do Moskwy, tak? Czyli to pokazuje, że ich potem ścieżki kariery po roku 90 pokazują, że ci wszyscy ludzie, to ich tam trójka była, Mąka, Listkowski i Ludwichowski, no, osiągnęli bardzo spore sukcesy zawodowe w strukturach wojskowych służb informacyjnych. No, a ja jeszcze chcę powiedzieć, że to jest chyba ostatni moment, kiedy można próbować to wyjaśniać, bo pamięć ludzka jest zawodna. Nie dziwię się, że Kornel mógł tego nie pamiętać. To jednak dzieli to już kilkadziesięcioleci od tamtych wydarzeń i pracujemy teraz nad książką, która dotyczy rzeczywiście tamtego czasu, a osoba, o której piszemy, nie żyje od 30 lat i mamy świadomość, bo spotykamy się z tym na każdym kroku, że pamięć jest bardzo zawodna. Najgorsze, że ludzie pamiętają, nie pamiętają, bo to jeszcze nie byłoby tak źle, pamiętają błędnie. Pamiętają wydarzenia, które nie miały miejsca i to wymaga nieustannej weryfikacji. Ja myślę, że niektórych rzeczy zweryfikować się po prostu już teraz nie da, jak nie ma dokumentów, bo na szczerość i na otwarcie, przyznanie się do tego, co jak było naprawdę, ja po prostu nie wierzę. Zapraszamy. Witam serdecznie, jestem Michał Mirecki. Ja wobec tak profesjonalnych osób, które siedzą tutaj przed kamerami i również na publiczności, to w sprawie merytorycznej nie mam ani uwag szczególnych. Natomiast zainteresowała mnie bardzo jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Ta laurka, którą wystawił sobie omawiany przez nas agent. I powiem tylko tyle, że mam wrażenie, że ta metoda wystawiania sobie laurek to nie jest tylko ten jeden przypadek. Ja znam takie książki, które wydane zostały w niedawnym czasie dotyczące środowisk warszawskich. Na przykład jedną z tych książek jest napisana przez pana Pawła Pietkuna, książka o Radio Solidarność, gdzie tam jest też promocja, laurka wystawiana samemu sobie przez osobę pana Andrzeja Gelberga, przez Pawła Badziu i tam parę jeszcze innych osób. Druga książka wydana została bardzo niedawno, tutaj nieopodal w SWS-ie można ją znaleźć, książka o grupach oporu Solidarni, która myślę, że też jest, niestety, to jest kuriozalna rzecz, jest to właśnie broszura, nieduża książka, tam jest dużo ciekawych, autentycznych zdjęć, ale opisy są niezbyt ciekawe.
znaczy niezbyt że tak powiem, oparte na badaniach. Natomiast cała książka podsumowana jest, proszę Państwa, jest kuriozum, wydrukowanym bez żadnego komentarza dodatkowego raportem Mariana Kotarskiego, który w zasadzie wedle tej książki jest chyba szefem tego wszystkiego i tak jakby przedstawiony jest tam jako osoba niezwykle ważna, jak teraz wiele osób już wie, znaczy jak wszyscy wiemy, jest to po prostu agent MSW. Także dzieją się takie rzeczy i tutaj sygnalizuję. Właśnie wystawianie sobie laurek, czyli książek, które potem pójdą na półki i badacze za lat 50 czy 100 będą z nich korzystali jako z materiałów wiarygodnych, no jest czymś, co napawa mnie smutkiem. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze z Państwa ktoś chciałby podzielić się jakąś refleksją albo zadać pytanie? No nie słyszę, to nie będziemy, że tak powiem, tego milczenia przedłużali. Ja tylko tak, zanim podziękuję paniom za przybycie, panu profesorowi, to chcę tylko powiedzieć, że jedna z głównych osób, oficerów odpowiedzialnych za te sukcesy na rzecz wojskowej bezpieki, pułkownik Torebko, wylądował w końcu lat 80. na początku 90. jako atasze wojskowy w Moskwie. Myślę, że to bardzo ładnie puentuje, jakby to powiedzieć, ostatecznych decydentów, czy też adresatów tej całej, znaczy jakby tych sukcesów, które w infiltracji i zatrzymaniu okrywających się liderów wrocławskiej Solidarności dokonano. I że jest tak, jak mówił Wojtek, że opinia publiczna dowiedziała się o tym dopiero dzięki podkomisji senatora Okrzycika o roli WSW, roli pułkownika Torebko właśnie w rozbijaniu i penetrowaniu struktur podziemia wrocławskiego i sukcesów z tym związanych. Bardzo bym życzył i paniom, no, jak powiem, takich sukcesów, jak do tej pory widzimy na rynku wydawniczym, bo jesteście panie naprawdę wyjątkowymi osobami w ogóle na mapie osób, które nie, w sensie niezawodowo się zajmują tym, a chyba mam wrażenie, że bardziej owocnie i merytorycznie niż nie jeden, który, że tak powiem, zgodnie z etatem z takimi sprawami, takie sprawy opisuje. I życzę tylko powodzenia. Bardzo dziękuję za przybycie. Panu profesorowi także za podzielenie się swoją wiedzą i refleksją. I Państwu w szczególności zapraszam na następne spotkanie, które będzie miało miejsce, o ile dobrze pamiętam, 11 kwietnia bieżącego roku o 17:30 w tym samym miejscu. Dziękuję uprzejmie. Dobranoc.